Jesteśmy w Muzeum Etnograficznym, by porozmawiać o wielkanocnych zwyczajach i obrzędach. To jakie były i są te wielkanocne zwyczaje i obrzędy? Oj, dawniej było ich rzeczywiście bardzo dużo. Właściwie cały Wielki Tydzień codziennie obfitował w jakieś niesamowite, magiczne wydarzenia. Ale tak naprawdę takie najciekawsze zaczynały się na polskiej wsi już w Wielką Środę, dlatego że były tutaj takie dwa zwyczaje. Pogrzeb żuru i topienie Judasza, zabijanie Judasza. O co chodziło z tym żurem? Przede wszystkim o to, aby zrobić coś, co robimy dzisiaj przed świętami, czyli po prostu robimy porządek, tak? Zbierali się młodzi na wsi, szukali jakiegoś wielkiego gara, i lobili taką symboliczną taki symboliczny żur, gotowali taką symboliczną zupę. Oczywiście po to, żeby tak naprawdę ten Wielki Post 40-dniowy przecież już sobie poszedł, żeby już się skończył, bo tak naprawdę w dużej mierze właśnie jedzono tylko żur i śledzie i tak naprawdę każdy z młodych miał już tego dosyć. Więc taką symboliczną zupę z wody, ale właśnie również ze wszystkich szmat, z liści, z tego wszystkiego, co było wkoło, gotowano. Szukano delikwenta, który się na tym zwyczaju jeszcze nie znał, no i taki symboliczny żur po prostu lądował mu na głowie. A drugim zwyczajem, nawiązującym troszkę do takiego zwyczaju topienia marzanny, było właśnie robienie takiej kukły słomianej, symbolizującej właśnie Judasza. Oczywiście jak to Judasz musiał mieć coś symbolicznego, czyli właśnie te 30 srebrników. Te srebrniki oczywiście były ze szkiełek, robiło mu się wtedy taką sakiewkę tej kukle, oprowadzano ją po całej wsi, to wszystko robiono, kiedy grała muzyka, tak, bo chodziło o to, żeby rzeczywiście te wszystkie złe duchy, te duchy zimowe, po prostu ze wsi wypędzić. I takiego Judasza, kiedy go bito, maltretowano, zaciągano później symbolicznie na najwyższy szczyt we wsi, najczęściej była to właśnie kościelna wieża, i zrzucano. A kiedy jeszcze uważano, że żyje, to oczywiście palono wtedy wielkie symboliczne ognisko i dosłownie ta kukła po prostu płynęła. Chodziło o to, żeby tej sprawiedliwości stało się zadość za to, że przecież wydał Jezusa Chrystusa na mękę. Jakie jeszcze zwyczaje były? Następnym zwyczajem bardzo ciekawym był zwyczaj wielkoczwartkowy. Tak naprawdę my już wtedy w kościele nie używamy kołatek, bodajże od połowy mszy ksiądz już tych kołatek nie używa. No i właśnie młodzi chłopcy, ministranci zabierali te kołatki księdzu i ganiali z tymi kołatkami, właśnie kołacząc, robiąc zraban, robiąc rumor po całej wsi, i odpędzali wtedy też złe duchy i chcieli, żeby wreszcie nastała wiosna. A co dalej było? Co dalej? Następnym dniem Wielki Piątek. Był tutaj zwyczaj bardzo ciekawy, charakterystyczny właściwie dla tej ludności niemieckiej, która zamieszkiwała przed wojną te tereny, bo był to taki zwyczaj wielkopiątkowej wody. Chodziło się wtedy nad wodę, nad staw, nad jezioro, tak najbliższy zbiornik wodny. Chodziły całe rodziny, oczywiście w wielkim skupieniu, nie można było wtedy ze sobą rozmawiać, i tak naprawdę rozbierano się do naga, zanurzano się w tej wielkopiątkowej, uwaga, to musiało być bladym świtem praktycznie, bo to tylko wtedy ta woda miała magiczną moc. No właśnie, wchodzono do tej wody, obmywano się. Ważne było, aby później ta woda sama na naszym ciele wyschła, czyli nie można było się wytrzeć. No i należało, jak już się człowiek wysechł, ubrał, to oczywiście w skupieniu wrócić do domu. Możemy sobie oczywiście wyobrazić, że kończyło się to po prostu katarem, kaszlem i ciężkimi chorobami. Dlatego mamy stare wpisy, kiedy lekarze nawołują, żeby tego pogańskiego zwyczaju tak naprawdę zaprzestać, bo potem się to dla nas źle kończy, bo tak naprawdę te zwyczaje świąteczne są zwyczajami typowo pogańskimi. Kościół je zaadoptował, przejął do swoich potrzeb po to, żeby rzeczywiście jakoś móc nad tym ciemnym ludem zapanować. Ale ta wiara była rzeczywiście wielopokoleniowa, bardzo głęboka, i było takie przeświadczenie: Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Więc tak naprawdę trochę w nas to jest do dzisiaj, że chcemy się zabezpieczyć, żeby to nasze życie płynęło dobrze, żeby wreszcie przyszła wiosna, żeby były dobre zbiory. Więc to wszystko, to nasze przeświadczenie jest widoczne podczas świąt Wielkiej Nocy. Wielkanoc to też pisanki. Oczywiście najważniejszy atrybut, bez których sobie nie wyobrażamy od lat, od wieków, to oczywiście jajko, ten najstarszy symbol, najbardziej podstawowy symbol życia, symbol płodności przecież, bo tak naprawdę obdarowywując się jajkami, to życzymy sobie płodności, bo to ma takie znaczenie, ale tak naprawdę zdobimy je po co? No właśnie po to, żeby wzmocnić ich magiczną moc, bo rzeczywiście wierzyliśmy, że nie tylko to jajko wyświęcone przez księdza, ale każde miało niemal magiczną moc, dlatego były zdobione różnymi technikami, techniką rytowniczą, batikową, aplikacyjną. Te wszystkie pisanki możecie co roku zobaczyć Państwo u nas na wystawie, na tej, na której się teraz znajdujemy, czyli pisanki i palmy wielkanocne. I co roku właściwie uwieńczeniem tej wystawy jest kiermasz. Na kiermasz zapraszam w sobotę przed niedzielą palmową. Wszystkie atrybuty Wielkiej Nocy, które tu dzisiaj widzicie, będzie można kupić. To jakie jeszcze atrybuty tutaj można zobaczyć? No to przede wszystkim palmy, prawda? No bo jeśli pisanki, to palmy. My mamy tutaj piękne palmy dolnośląskie, nawiązujące do właściwie twórców wileńskich,
takie palmy dywanowe właśnie w ten charakterystyczny sposób ozdabiane, czyli tak poziomo i pionowo, ale przede wszystkim suchych ziół, traw można u nas również nabyć. To jakie jeszcze zwyczaje wielkanocne przychodzą do głowy? Jeszcze panu mało, tak? Dobrze, no to następnym dniem to jest oczywiście Wielka Sobota. My co roku chodzimy z koszykami, święcimy jedzenie, ale należy pamiętać o tym, co ciekawe, jak wskazują badania CBOS-u, 95% Polaków, bo to jest typowo polski zwyczaj, święci jajka, święci pokarm. Mimo tego, że tak naprawdę na co dzień do kościoła nie chodzimy, to jednak gremialnie się wtedy stawiają. Tak jak mówię, 95% z nas jest, ale prócz tego w kościele to nie tylko czas święcenia pokarmów, ale przede wszystkim wody i ognia właśnie na swój użytek. I dawniej również można było przyjść ze swoimi świecami, przede wszystkim z gromnicami. Ludzie odpalali ten święty ogień, zanosili do domu. Ten ogień miał na przykład chronić przed burzą. Oczywiście był bardzo ważny w momencie odchodzenia, bo wtedy ta gromnica również musiała się palić. No i święcenie wody. Na Śląsku były bardzo popularne takie zegnoczki właśnie, które były wypełniane tą święconą wodą. I tak naprawdę każdy z nas wychodząc ze swojego domu, tą święconą wodą mógł się pokropić, miał taką zegnockę przy wyjściu, a tak naprawdę chodziło tutaj o taką bardzo podstawową sferę orbis interior i orbis exterior. Orbis interior to ta sfera moja wewnętrzna, mój dom, to moje ja, czyli coś, co znam, a tak naprawdę, kiedy wychodzę na zewnątrz, do świata nieznanego, to jest to orbis exterior i wtedy, żeby wyjść, to ja muszę się po prostu zabezpieczyć, więc były to rzeczywiście bardzo potrzebne zwyczaje i obrzędy. Bardzo potrzebne zwyczaje tego radosnego jednak święta. Oczywiście, tak, mimo wszystko. Myślę, że widać to na naszej wystawie. Zieleń aż bucha, więc tak naprawdę każdy z nas fizycznie i psychicznie ma już dość zimy, ma już dość postu i wszyscy czekamy, żeby wreszcie nastała wiosna. Tak, i żeby można się było też w śmigu z dingus. Oczywiście, w śmigu z dingus. Dzisiaj już on wygląda zupełnie inaczej niż dawniej. Dawniej to były dwa odrębne obrzędy. Jeden to był taki suchy, zielony śmigus. Tak naprawdę chodziło o to, żeby posmagać się, a czasami nawet porządnie kogoś wyprać taką gałązką, właśnie najczęściej wierzbową, takimi witkami. My te baciki takie wielkanocne mamy również u nas w muzeum, więc zapraszamy, możecie je Państwo zobaczyć. A drugim zwyczajem to było właśnie dyngowanie, czyli tak naprawdę chodzenie najczęściej z kogutem, najczęściej z kurką. Dzisiaj są to, bo dzisiaj, uwaga, ten zwyczaj nadal jeszcze jest w wielu wsiach. Dzisiaj na szczęście są to już sztuczne zwierzęta, tak, ale dawniej rzeczywiście były to prawdziwe zwierzęta. Ten kogut no, był najczęściej upajany, po prostu dodawało mu się do ziarna jakiegoś alkoholu, oczywiście najmniej cennego, żeby rzeczywiście jakoś zniósł ten zwyczaj. Na szczęście poszliśmy po rozum do głowy i już dzisiaj tak nie męczymy zwierząt, a dyngujemy po to, żeby tak naprawdę, no właśnie, zbierać datki, zbierać pieniądze, ale także właśnie te jajka, bo pisankami można było się z takiego dyngowania również wykupić, czy przekazać sobie jakieś dobra, prawda, już mniej materialne, a bardziej spożywcze, więc to dyngowanie jeszcze nadal na wsiach polskich jest. Zapraszamy więc na Wielkanoc do Muzeum Etnograficznego i dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego na święta.